Hello, tutaj TheRolak55, to jest następny rolowaty filmik z serii, w sumie nie ma serii określonej co do tego typu filmików, ale mamy dzisiaj darmową grę Rage. Raczej nie jest darmowa do końca, jest darmowa przez weekend. Ten weekend i możecie sobie w nią pograć. W sumie prawdopodobnie jak już powstanie ten filmik, stanie na YouTubie, już nie będzie darmowy. No ale no cóż, takie są realia. No dopiero w niedzielę to nagrywam, więc koniec weekendu praktycznie. No i co? Gra z 2011 roku od Bethesda, czy jak to się wymawia, Studios. Wraz z ID Software, ID Team, nie wiem, jakoś tam na początku tak pisało, mi się kojarzy z ID Software. W każdym razie, wejdźmy do gry. Dobra, jesteśmy w kiblu, jesteśmy już w grze, trochę zmuliło. Mamy jakieś zlecenie. Pośpiesz się z tymi zapasami. Jeśli znów zostaniemy napadnięci, na pewno będziemy ich potrzebować. Okej. Gra, jak dla mnie, ma bardzo małe wymagania. Gram, czy się bez nagrywania, na praktycznie maksymalnych detalach. Licząc antialiasingu, którego mam ustawionego na 4. I powiem wam szczerze, że gra wygląda całkiem. Jest to gra z 2011 roku, jak mówiłem. Więc grafika jest całkiem niezła. Dobra. Musimy wejść na pojazd. Się wsiada, tak. Nie ma żadnej animacji niestety. Szkoda. Przydałaby się jakaś. I musimy zrobić jakieś zlecenie. Gra mi przypomina trochę grę Borderlands, tylko że nie w komiksowym stylu. Ale dobra, musimy zdobyć jakieś tam lekarstwa dla ludzi z tamtego miasteczka, co byliśmy. Tylko się udajemy do jakiegoś innego miasteczka, czy co to jest. Ciśniemy, dopalacz. Czekajcie, jeśli by mi się udało, bym wam coś pokazał śmiesznego. Okej. Dobra. Mam dużo roboty, kolego. Jeśli potrzebujesz czegoś, przyjdź później. Może będę mógł pomóc. Okej. Spoko, ziomek. Musimy znaleźć jakiegoś gościa. Zwiktera? Dokładnie. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Co to w ogóle jest? Jakaś fabryka, czy co? Jeśli masz interes, idź pogadaj z Richterem. On tu rządzi. No. Wyżej. Prowadzi czegoś? O, właśnie, ciebie. Widzę, że Dan znów wpakował się w kłopoty. Cóż, Janus musi zobaczyć tę listę. No dalej. Jest na górze. Przekaż jej notkę, a potem szybko wracaj tutaj. Jej? Mogę mieć coś, co cię zainteresuje. Okej, no to idziemy dalej. O, stara pani. Z nowych chłopaków Dana, niech spojrzę, czego ci potrzeba. A ja się zapytam, co ci się stało z ręką? Spójrzcie na to. A, ja mam taką śmieszną lunetę. Niektóre z tych rzeczy będę musiała namierzyć, ale wiesz, jak tu jest. My pomożemy tobie, ty nam. Prawda? Jeden z naszych, Juno, zaginął kilka dni temu i zaczynam się naprawdę o niego martwić. Co ty na to, żeby się za nim rozejrzeć w czasie, gdy ja będę zbierać dla ciebie zapasy? Jeśli znajdziesz jakikolwiek jego ślad, dam ci w nagrodę własny sposób na robienie leczących bandaży. Proszę, możesz to dla mnie zrobić? Dobrze, mogę to zrobić. Modlę się, żeby mu nic nie było. Dobrze, no to musimy jakiegoś
gościa znaleźć. Mojej uwadze, że ten pistolecik, który przy sobie nosisz, to tylko zabaweczka. Mógłbym ci załatwić coś potężniejszego. Pomóż nam, a dam ci prawdziwą broń. Nasza wieża radiowa na wzgórzu nie działa. Wiem, żeby ktoś ją naprawił. Pewnie tylko się rozstroiła. Może będziesz w stanie się tym zająć. Dam ci strzelbę. Brzmi dobrze? No, brzmi zajebiście. Powodzenia. To powinna być łatwa robota. Dobra, no to ciśniemy dalej. Posprintuję trochę. Będzie lepiej. Coś może oni chcą? Nie. Zajebuchał gościa. Gdzieś poszedł sobie. O. Okej, wchodzimy na mojego kłada. Znaczy nie mojego, pożyczony jest na razie. Ale niedługo będę miał swoje badzi. O, nie w tą stronę. Trendy to. Tutaj gdzieś. O, man, naprawdę. Jeb! Nie rozwala ten ragdoll. Okej. Gra jak na razie świetnie się prezentuje. Widziałem już ją wcześniej, ale jakoś nie zwracałem na nią uwagi. Teraz jak w nią gram, muszę przyznać, że no... trochę się wciągnąłem. Okej. Też to słyszałeś? Nie, tu nie ma. Wypierdzielaj. Nie mogę wziąć jego karabinu. Okej, załatwieni. Tu nikogo nie ma. Okej. To idziemy dalej. O! Nie wiem, jakim cudem on kalibrował celność pistoletu z tą lunetą. No ale jakoś trafia ładnie. No może nie aż tak ładnie widzieliście to. Chyba mu hełm odleciał. Okej. Co tu dalej mamy? Co to dalej? Co tu jest? Co tu kryją? Dobra. Tam chyba nie chcę zostać. Tam jest! Wypierdzielaj. Dawaj to. Co tam masz? To jeszcze ich muszę oprawić. O, jakieś stalowe pociski. A, nie, do czego. Może do jakiegoś karbinu, którego potem będę miał. O ile dojdę do tego, zanim się ten darmowy weekend skończy. Okay. Nic tu nie ma. O, może wchodzić. Czyli, że tędy. Wchodź, do cholery. Muszę chyba tam się dostać. Turn back. Badziory. Nic tu nie ma. Tutaj chyba w dół. Okej. Przechodzimy do jakiejś nowej lokacji. Wanted Garage. Okej. Paczka żelastwa. W tej grze występuje tak zwany crafting, więc możemy tworzyć jakieś własne przedmioty. Aby otworzyć te drzwi, musisz mieć gryzarkę do zamku. Możesz ją skonstruować w swoim ekwipunku, jeśli posiadasz schemat i potrzebne części. To byśmy potrzebowali jakiś schemat, tą gryzarkę. Zobaczmy. Nie mogę nic skraftować. Dobra, super. A, nie to, nie to. Okej.
Czyli, że dalej musimy iść. Tylko którędy? Chyba... Muszę jakoś skonstruować to, tylko że nie mam schematu. I nigdzie tutaj go nie widzę. Tutaj to ja się wrócę. Nie, no czekajcie. Czegoś mi tu perfidnie brakuje. Albo ja źle gdzieś idę, albo nie wiem. Wiem, że muszę mieć schemat, no. Jestem pewien, że tędy muszę iść, ale nie mówię. Dobra, może wrócę za chwilę, jak rozgryzę, co tu ja mam zrobić. Okej. Okazuje się, że po prostu źle poszedłem. Powinienem pójść tędy. Tam zapewne będę musiał iść z innym questem. No cóż, mój błąd. Czemu mi nie mówiliście, że mapa w inną stronę pokazuje? Dobra. Ale w każdym bądź razie nie spojrzałem na mapę, no i wiadomo. Znajdź ślady Juno. Skoro jest, że okej. O kurde. No cóż, pech. Okej, jesteśmy tutaj, kurde. Myślałem, że mnie zblokuje, inaczej, niech to by inaczej powiedzieć, no. Zazwyczaj jak idę na jakąś krawędź lub coś, to nie mogę skoczyć nigdzie, nie? A tutaj po prostu poszedłem i spadłem, no. Dziwnie to jest skonstruowane. To albo blokuje, albo spadasz, tak? O, mój gość się męczy. Przypadkiem tam nie mam dojść. Pokazuj mi tutaj, tak. Od wyjścia na górę. Jakiegoś. Patrzcie, tutaj już nie mogę wejść, a tutaj za to mogę spaść. Bez sensu. Tu mogę zjechać. To co chodzi, czekajcie. Mapa mnie prowadzi jakoś tutaj. Aha, tu! Szyry i gruz. Wow, fucking shit. A, oni nic nie mają. Szkoda. Szczątki Juno. Znalazłem Juno, super. Jeszcze chciałbym... Dobra. O, właśnie. Tutaj. Okej. Wiesz, że działa. Dwa questy wykonane. Więc teraz pora na nagrodę. Okej. Biegniemy, biegniemy. Wróciłeś? Pogadaj z Richterem. Czeka na ciebie. Okej. Hej ty, szukasz roboty? O. Teraz, gdy nie ma Juno, nie mogę opuszczać stanowiska, ale musimy ostrzec pobliskie osady, że mamy mutantów. Możesz mi przy tym pomóc? Spoko. Doskonale. Weź ten zestaw sztucznych ogni i odpal je na wzgórzu. Mam tam wyrzutnię, nie trudno ją znaleźć. Okej.
To fajnie, będą fajerwerki. O. Nieźle, nieznajomy. Nie wiedziałem o mutantach. Zwykle nie spotykamy ich tak daleko. Niemniej dobrze ci poszło. Zobacz się z Ciebie. No, ładna strzelbunia. Podoba mi się. No. Proszę państwa. Juno nie żyje? Wiedziałam, że coś nie gra, ale miałam nadzieję, że się pokaże. Ten świat zabiera tylu dobrych ludzi. Ale dziękuję ci, że szukałeś. A tu masz to, czego ci trzeba i również sposób na robienie własnych leczących bandaży. Zwyczajnie zbierz rzeczy z listy i połącz je razem. Pomogą ci, ilekroć będziesz ranny. Jeszcze raz ci dziękuję i powodzenia. Ja też dziękuję. Jej, otrzymałem pierwszy schemat konstrukcyjny. Jej, nie potrzebuję. Teraz. Mam bandaże, które zebrałem. Drobna rada, zanim pójdziesz. Te wzgórza roją się od grup bandytów. Zwykle walczą sami ze sobą, ale jeśli znajdą cię na swoim terenie, najpierw cię zabiją, a potem sprawdzą, czyś swój czy wróg. Uważaj na siebie. Okej. Bądź ostrożny. Dzięki. Gdzie jest mój kład? Nie! Ale tam jest, na szczęście, blisko. Nie musiałem zapierdzielać zbyt daleko. No to ciśnię z powrotem. Nie mogę, a. Dobra. Wracajmy. O, koniec nitra. Dobra, tutaj trzeba wykonać questa. Oddać raczej. Zaczynam myśleć, że podjąłem dobrą decyzję, ratując cię. Naprawdę można ci zaufać i jestem twoim dłużnikiem. A teraz idź porozmawiać z DR o tym bugi. Szukaj go w warsztacie. Napraw tego bugi i przyjdź do mnie. Mam dla ciebie kilka rzeczy do zrobienia. Potrzebowaliśmy tych zapasów, dziękuję ci. Życie w osadach nigdy nie było łatwe, ale Dan trzyma nas razem. Jego instynkt, komu można zaufać, nigdy się nie myli. Goście ma niezły sen. Dobra, idźmy sprawdzić, co z tym bugi. Ale coś jeszcze chce? Nie. Chcesz spróbować jeszcze raz? Zależy co. Miła pani. Co? O co chodzi? Jednego słowa musisz się nauczyć. Feltryt. Wiesz, co to jest feltryt? Zapewne nie, więc niech ci to wyjaśnię. Feltryt był wewnątrz tej asteroidy, która niemal zgładziła całą planetę. Ale to, co pozostało, jest interesujące. Feltryt, kosmiczna ruda. Rozumiesz? Potężna rzecz. Jak ją znajdziesz, zatrzymaj ją. Przehandluj ją tylko za coś naprawdę dobrego. Okej, dzięki za radę. Chodźmy do tego DK'a. Czy jak on tam ma? Hej kolego, Dan powiedział, że bierzesz tego starego buggy ode mnie. Wprawdzie to nie jest zły pojazd, ale potrzebuje trochę pracy i części. Pracę wykonam, ale części ty musisz zdobyć. Oczywiście. Zewnętrznej osady powinien być ci w stanie pomóc. Brzmi dobrze? Okej, wróć tu jak zdobędziesz części. Okej, musimy zdobyć jakieś części, ale myślę, że to się zrobi kiedy indziej. Dlaczego? Dlatego, że ten filmik by w końcu trwał nieskończoność, a raczej dopóki bym nie w końcu nie poszedł spać lub coś. I no i trzeba w końcu kończyć tą grę. Ale to chyba nie będzie koniec Rage'a. Jeszcze jest w nim tryb multiplayer. Więc myślę, że
tego trybu mógłbym także specjalnie dla was nagrać. Jak to wygląda? Bo sam jestem zainteresowany. Nigdy wcześniej nie widziałem tego trybu w Rage'u. Chodzi mi o to, że no nie widziałem w ogóle. Widziałem tylko jak ktoś grał na singlu. Ale multi jeszcze ani razu nie widziałem. Więc jestem ciekaw, co to będzie. Co to będzie? Gdzie jest moja broń? Jest mój shotgunik. Okej. No to na razie tyle jeśli chodzi o single player. Oczekujcie jeszcze odcinka z multiplayera. Odcinka, no, filmiku z multiplayera. I tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie relevant guzik. Siema.